Przebiegu meczu na pewno nie zasługuje, co najmniej powinniśmy tutaj zremisować 1-1. Tak jak pan powiedział, początek niezły, stracona bramka. Z tym, że no, zawsze zwycięża drużyna, która strzela albo jest bardziej konsekwentna w graniu, więcej sytuacji. Bez względu stworzyliśmy my, ale tych bramek, jakby cały czas bramka zaczarowana jest u przeciwnika i szkoda, bo i rzut karny. Nie mieliśmy jakby wykonawcy ustalonego. Często zawodnicy takie decyzje podejmują na boisku. Była taka, nie inna. Wojtek Starczewski chciał na pewno tutaj przypomnieć się, ale niestety uderzył najlepiej jak mógł dla bramkarza. Szkoda, bo tyle sytuacji, naprawdę dużo trzeba zdrowia, wszystkiego, to wszystko włożyć, żeby wypracować. Wypracowaliśmy kolejny mecz, dużo i nic z tego jakby w punktach nie ma. Porażki są wliczone, tak jakby w tym sporcie, porażki zdobywane na boisku przeciwnika. Za tydzień mecz arcyważny i dwa najbliższe spotkania z Dębnem, w środę z Koralem Dębnica, tak zadecydują rzeczywiście o tym, czy będziemy jeszcze mieli matematyczne szanse na utrzymanie, czy nie. Także zapraszam wszystkich na sobotnie przedpołudnie. Będziemy chcieli zmacać jakby serię tych porażek i już u siebie zdecydowanie wygrać 3 punkty, żebyśmy się cały czas liczyli w utrzymaniu o trzecią ligę dla Słupska.